I to jest gość Rebia Zachód. Łukasz Brodzi, dzień dobry. Moim państwowym gościem jest Olimpia Tomczyk iwko wicewojewoda lubuski, przewodniczący lubuskich struktur Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, Lubuskie. Na początek porozmawiamy o tym samym temacie, z którym rozmawiał nasz przedmówca z panem Komarnickim, z senatorem Platformy Obywatelskiej, która ta Platforma Obywatelska w pierwszym odruchu, przynajmniej w słowach pierwszych słowach po ukazaniu się raportu o reparacjach, chyba nie za bardzo mogła się zdecydować, czy jest za, czy przeciw. Teraz widzimy, że te reparacje to jednak chyba będzie coś, co połączy wszystkie frakcje polityczne. Pytanie tylko, czy w pewnym momencie no, nie stanie się to znowu jakąś kością niezgody. No właśnie, temat bardzo ważny dla nas Polaków, dla naszego narodu. No, Platforma Obywatelska. Nie wie, z której strony podejść do tematu, bo właściwie z jednej strony tutaj Unia Europejska, która jest raczej przeciw, a raczej na pewno, a z drugiej strony Polacy, którzy są zdecydowanie za reparacjami wojennymi. No i właśnie 1 września, czyli w rocznicę wybuchu powstania II wojny światowej. Yy, na nasze stoły, przed naszymi oczami ukazała się ekspertyza, analiza strat wojennych poniesionych przez Polaków. To był dokument dosyć długo e, szykowany e, przez ekspertów. No i faktycznie mówimy tutaj o 6 bilionach 220 miliardach 600 milionach złotych. Tak, dosyć długa, mm -hmm. długa liczba. Ale pamiętajmy, że podczas II wojny światowej zginęło aż 5 milionów naszych rodaków. Brało udział w II wojnie światowej około 60 narodowości, państw, ale to właśnie Polska została najbardziej poszkodowana. I procentowo, inne, tak, e, tak. jeśli chodzi o e, PKB, czy, czy także... O wszystko, o zniszczenia, o tak naprawdę zostawienie Polski tak, w gruzach, totalnych gruzach, e, o kradzież naszych zabytków, naszych dzieł sztuki, o istnienia, miliony istnień ludzkich. E, więc no to największa katastrofa w dziejach Najnowszej historii e, dotknęła narodu, właśnie polskiego. Trudna historia, trzeba o niej pamiętać. E, no i właśnie, no i należą nam się po prostu te reparacje wojenne. Pamiętajmy, że zarówno Grecja otrzymała reparacje wojenne od Niemiec, Izrael, Włochy. No i dlaczego my? jako najbardziej poszkodowany naród mamy się tego nie domagać. Pamiętajmy, że te reparacje wojenne, zbrodnie wojenne nigdy się nie przedawniają, więc to jest tak naprawdę moralna powinność. Sejm zapowiada, właściwie partia rządząca zapowiada przygotowanie, ona już jest de facto gotowa uchwały dotyczącej właśnie reparacji. Tu słyszymy z ust pana senatora Komarńskiego, że jakaś druga uchwała tak. gdzieś powstaje ze strony opozycyjnej. czy to z nam znów jakąś szerszą dyskusję, bo przecież w 2004 roku udało się taką uchwałę przyjąć, tak. i rząd miał zostać wyposażony w instrumenty pozwalające ubiegać się o te tak. reparacje, tylko że nikt tej rękawicy potem nie podjął. No właśnie, bo to niewygodny temat z różnych względów geopolitycznych, i mam nadzieję, że w końcu ta kość niezgody pomiędzy. Jedną częścią Polaków, a drugą częścią Polaków, czyli ta wojna polsko-polska, że w końcu przy tym temacie wszyscy będziemy zgodni. E, trochę to męczące jest, że e, na, każdą, na każdy projekt ustawy powstaje kolejny projekt ustawy. Kontr, projekt ustawy, dokładnie, bo to jest tak naprawdę przeciąganie w nieskończoność tematów. Fajnie byłoby w końcu usiąść przy stole i powiedzieć, tak, to nam się po prostu należy, nam Polakom. Postawmy kropkę przy temacie reparacji. Chciałem panią zapytać o sprawę Odry. Wojewoda w tej sprawie jednoznacznie wypowiadał się już, ale no pojawiają się nowe znów inicjatywy. Wczoraj pytałem o to doradcę wojewody, pana Kazimierza Łatwińskiego i pytałem go, no właśnie, o także postawę lubuskich polityków zarządu województwa, który, czy wręcz panią marszałek, która do tej pory kibicowała urżeglownieniu Odry. No teraz kibicuje temu, by powstał park narodowy Dolnej Odry. To jest taka nazwa. No i pytanie, czy to nie zablokuje tego, co walczyliśmy od jakiegoś dłuższego czasu, by ta Odra także była tutaj dla województwa Drogą wodną, ale także myślę, kolejnymi elementami tego, że no ta odra, której katastrofę oglądaliśmy, żeby to już się nie musiało powtarzać, bo chyba im więcej wody w odrze, to także sprzyja chociażby zmniejszeniu skutków suszy, które obserwujemy także i w tym roku. No ja niestety, jak coraz szerzej patrzę na działania opozycji, to mam takie wrażenie, że właściwie byliby najbardziej zainteresowani, żeby Polska została z Kansenem byłoby pięknie. I chociaż nic przeciwko skansenom jako takim nie mam, bo to są piękne pomniki historii te czasów przeszłych, to pamiętajmy, że musimy się rozwijać, iść do przodu. I jeżeli chodzi o Ale odrę, może nie skansenem, może chodzi o to, żebyśmy zostali parkiem narodowym, żeby to było Tak, był jednym wielkim. Lasy. Tak, żeby były lasy, nieudrożnione rzeki, niepogłębione koryta, Mierzeja Wiślana po co? Jeżeli natura by chciała, to przecież sama by powstała, prawda? Ko jakby chciał wyjść z kopalni, to by sam wyszedł. W ogóle, to już no, PSL, Marek no, 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 no właśnie, czyli mamy do czynienia tutaj z opozycją. Nie róbmy nic, z nich wszystko się degraduje i upływ czasu powoduje, że nie będzie można z tego korzystać, bo niestety tak to się dzieje. E, tutaj przykładem trochę są lasy w Europie. E, ja, e, słuchając naszych leśników, którzy jeżdżą na różne konwencje europejskie, chłapią się za głowę, bo niestety leśnicy, nawet niemieccy, czyli nasi sąsiedzi, mówią, wiecie, co my. My wam zazdrościmy, że prowadzicie taką świetną gospodarkę leśną, wasze lasy wyglądają świetnie, a my możemy się tylko przyglądać procesom. No więc o czymś to mówi, do czego zmierza w ogóle polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli wracamy do tematu Odry, rtęci, której nigdy nie było, nikt jej nie potwierdził, ale ktoś ją wyscał z palca. No właśnie, żeby Odra była żeglowna, też trzeba na niej pracować, trzeba ją pogłębiać. To jest oczywiste, że koryto każdej rzeki staje się coraz bardziej zamulone, jeżeli nie jest pogłębiane, jeżeli nie jest czyszczone. Wiadomo, że rzeki to świetne, świetna ścieżka tak naprawdę również transportu. Fajnie, gdyby była turystyka rzeczna. Wiemy, że teraz tak naprawdę ta turystyka rzeczna jest totalnie ograniczona, ponieważ jak jest za płytko, no to pływać nie mogą statki, tylko płaskodenne łodzie. Jeżeli jest za głęboko, też nie mogą pływać. No więc no, mamy problem z nieuregulowanymi rzekami. To niczemu dobrego nie służy, a na pewno nie gospodarce i nierozwojowi. No, pytanie, może to służy komuś innemu, bo przecież po drugiej stronie Odry mamy rzeki urzeglownione. No I one sobie zupełnie dobrze, ta gospodarka śródlądowa, gospodarka żeglugi śródlądowej, całkiem dobrze sobie radzi, no bo na taki statek czy barkę, przecież tych kontenerów może być spokojnie więcej. Dokładnie. I to jest z drugiej strony może też bardziej ekologiczne. Mocno się na tym nie znam, ale próbuję sobie to wyobrazić. Tak, oczywiście, że tak. Tak samo jak połączenia kolejowe, to też jest bardziej ekonomiczne, jeżeli są dobre połączenia kolejowe, jeżeli możemy drogami kolejowymi puszczać transport. Drogą rzeczną, jeżeli możemy puszczać transporty. To jest duże ułatwienie. No i to przekłada się oczywiście realnie na, na pieniądze, na wzrost gospodarczy. I to jest naturalne, więc. No Polska chci chciano by, żeby Polska była takim skansenem, parkiem narodowym, w którym nie można nic ruszać, nie można się rozwijać, tylko idźcie i zwiedzajcie, jak to było. <laughs> Popatrzcie, jak to było kilkaset lat temu. Tam jest dokładnie, <laughs> dokładnie tak samo. Właśnie. <laughs> Nie byłoby rozwoju. A skąd Pani zdaniem e, takie spojrzenie właśnie w kierunku tym zachodnim i podchwytywanie tego wszystkiego, co mówi strona niemiecka? E, no bo przecież to z tamtej strony, z Partii Zielonych, notabene, Pani Lemke, e, która e, tutaj jest po drugiej stronie, tym, e, tą osobą odpowiedzialną za, za sprawy środowiska. E, Pani marszałek Polak podchwytuje te głosy i, i jak tylko tam Greenpeace e, inicjatywę odnośnie Odry e, no, tworzy tak. petycję, prawda, żeby to, to utworzyć Park Narodowy, to, to pierwszą, która się pod tym podpisuje, to jest marszałek. Polak. Skąd pani zdanie taka postawa? No, przyzwyczailiśmy się do tego, że pani marszałek jest ekspertką od wszystkiego. I Co tylko by się nie wydarzyło, to ona powołuje już zespół ekspercki i w ogóle dzierży prym. I zawsze ma rację. Pamiętajmy, monopol na rację jest zawsze tutaj po stronie właśnie zarządu województwa. No i właśnie, no, chcą się przypodobać niemieckiej stronie, chcą się przypodobać sąsiadom. To przecież od pani marszałek wyszedł ten sławny list samorządowców. Którzy chcieliby się uniezależnić od rządu polskiego, a właściwie to Dlaczegoż by nie dążyć do rozbicia dzielnicowego, bo to trochę do tego dążyło. Może, może brzmi to dziwnie, ale, ale to są fakty. No i przypodobanie się z sąsiadom Brukseli, Unii Europejskiej. Obserwujemy to cały czas, jakby to już przestało chyba dziwić. No tylko zastanawiamy się i drapiemy po głowach, jaki następny pomysł, co teraz. A teraz na przykład Kongres Kobiet 1 października. Dostała o, pani zaproszenie jako nie, no, no, no nie, niestety. Aha, czyli. Ale, czyli spodziewa kobiet, się pani? ale nie wszyscy. Spodziewa się pani? <grym> nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. no Ciekawe, jak ten kongres wybrzmi po aferze, ostatniej aferze Word ale tak, zostawmy w takim mhm. razie, poczekamy na, na 1 października. To dopytam jeszcze panią o sprawy polityczne, także wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, bo tego tematu chyba nie unikniemy. Potwierdziły się informacje o dymisji wiceministra rolnictwa Norber Norberta Kaczmarczyka z Solidarnej. Polski. We wtorek premier przyjął wniosek ministra Henryka Kowalczyka. Przypomnijmy, że chodzi o tego właśnie polityka, który no, miał to słynne już wesele na 500 osób. Tam także była sprawa tego ciągnika. Myślę, że z doniesień medialnych sprawy kojarzymy. Proszę powiedzieć, czy to zachwieje koalicją rządzącą? Absolutnie nie. Znaczy może zacznijmy od początku. Norbert ta kaczmarczyka znam osobiście, lubię, cenię, szanuję. Młoda osoba, która zna się na rzeczy, więc tak naprawdę adekwatna osoba na adekwatnym stanowisku. My się znamy jeszcze z czasów KUKI z 15, kiedy był parlamentarzystą. Naprawdę rzetelna osoba, i no niestety, ale spotykamy się teraz z taką narracją i z takimi faktami, że to dwóch dziennikarzy wiadomego. Wiadomego portalu, szuka afery i bije pianę. Tam nie było nic niezgodnego z prawem, jeżeli chodzi o wesele. Rodzina rolników, rodzina, która ciężko pracuje na chleb, które, której dobrze to wychodzi, która ma wielohektarowe gospodarstwo Norbert razem z bratem też gospodarzy na, na gospodarstwie brat bierze kredyt na ciągnik i go przekazuje w cudzysłowiu, jakby w darowiznie, chociaż to nie jest darowizna, ale tutaj, żeby było też zabawniej, od razu Roman Giertych podchwytuje temat darowizna. Od darowizny trzeba zapłacić podatek. No więc, jakim trzeba być adwokatem, żeby nie wiedzieć, że w linii prostej, czyli rodzeństwo, przy darowiznie nie płaci żadnego podatku, o czym my mhm. mówimy. E, ale tutaj tej darowizny de facto nie było. To był taki symbol, jakby mhm. gospodarzom razem na jednej ziemi. Ale jakby to nie jest, to nie jest koniec hejtu. Stać było rodzinę Norberta na, na takie wesele bardzo fajnie, cieszę się, że. że pięknie spędziła para młoda wesele. Mm -hmm. No ale ciąg dalszy y, również nastąpił ataków medialnych. Y, wirtualnej no to się przyczepiono Polski. majątkowi pana, y, właśnie pana wiceministra tak, y, i jego brata. Dokładnie, ta, że, jego że, że wydzierżawił ziemię gdzieś tam dalej, a, no ale miał do tego prawo. To nie jest nic niezgodnego z prawem, więc a to może, są fakty. Może politykowi mniej wolno tak wystawnie <laughs> pojawiać się w mediach i jeżeli takie wesela są, nie wiem, na wschodzie jakimś standardem, że tam przychodzi 200-300 no więcej. No, A to taka zwykła zawiść, tak naprawdę posłów, posłów i całej opozycji, no i niesprzyjających dziennikarzy kolejne, kolejne jakieś nieprzyjemne historie, yy, były gradobicia. Brat y, posła, pana ministra, wystąpił o odszkodowania de facto należne się i należące się i też y, jest bicie piany. Więc no, to jest po prostu, spotykamy się teraz z takim totalnym hejtem, atakiem na, na wiceministra rolnictwa, a my stoimy za Robertem Murem. Cała Solidarna Polska. Solidarna Polska stoi murem. Y, tarć w związku z tym w koalicji nie będzie, przynajmniej Absolutnie. zapewnia wicewojewoda lubuska i przewodnicząca lubuskich struktur. Nie, nie ma z temu powodu w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję serdecznie i dobrej reszty dnia życzę. Do usłyszenia. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.